Witam, witam, witam. Moi drodzy, już do was idę, już się pojawiam. Słuchajcie, chowam rzut, bo kurczę, ostatnio zobaczyłem. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale ostatnio sobie sprawdziłem, zerknąłem na poprzednie nagranie, żeby tam, wiecie, zobaczyć, jak to tam wyszło. I kurczę, coraz bardziej mi się podobają moje filmy. Znaczy, nie podobają, w sensie, fajnie, Adam Razik, genialnym twórcą, youtuberem jest. Vlogerem. Nie. Chodzi mi o to, że sam się sobie dziwię, co ja tu opowiadam takie rzeczy, nie? Tak się po prostu wyłączam z tych myśli. Kamera sprawia to, że po prostu zaczynam zupełnie wchodzę w inny świat. Przychodzą fajne te myśli do głowy. Fajne pomysły. I tak na żywioł. Wiecie, że najczęściej właśnie do tej takiej głębi świadomości, do tej poza tym płytkim ego, to w takich sytuacjach trafiamy, kiedy też już o tym mówiłem, ale dobrze. No a teraz przedstawiam się wam i witam was, to ja, Adam Razik. Jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiem, które chciałbym się dodać i dodałem. Słuchajcie, dzisiaj będę dalej malował te obrazy, ale ten obraz, ale czyli już abstrakcja numer 17 i na gorąco, na żywo chciałem się podzielić z tą opinią. Pamiętacie, jak teraz trzy filmiki do tyłu, mówiłem, że jak tak patrzę na te obrazki, które wiszą na tej mojej pracowni, to mówię, kurczę, co za knoty, co za... Jak ja mogłem, no Dom Kultury i tak dalej, tak? I teraz dziś sobie uświadomiłem, znaczy teraz sobie uświadomiłem w tym momencie, że wiem, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak, chociaż pewnie wielu z was powie, no jak, co ty mówisz? Adam, co ty mówisz? Fajne obrazki. No wiadomo, niektóre trzeba tam jeszcze coś tam zrobić, pokończyć, coś tam, jakieś parę ruchów pędzlem czy szpachlą dołożyć, żeby wyglądały lepiej, ale generalnie nie jest źle, no. I tak pewnie też już w tym momencie powiem, nie jest źle. Ale wiem, skąd to się wzięło. Zawsze jest tak, że obraz jest dobry porównając z innym, czyli jeżeli jest ta skala, jest jakieś porównanie, tak? I jeżeli na przykład powstał taki obraz jak ten, który ostatnio w ogóle się dziwię, czyli ten obrazek, ten pejzażyk, który tam sobie machnąłem tak raz, dwa, trzy i proszę bardzo, jest realistyczny, jest fajny kolorystycznie, jest po prostu taki no fajny obraz. Nawet czy właśnie dlatego się dziwię, dlaczego jeszcze jest u mnie, a nie u was. I jest do kupienia. No ale to już wasza sprawa. Także zapraszam, jeżeli nie chcę tutaj na siłę, ale jest fajny. 1040, nie drogi. Kto chce, to piszcie. Dlatego, jeżeli jest to porównanie, no to z takim porównaniem to wysiadają, no takie maczki na przykład, czy tam te różyczki moje sławetne, które tam w jednym fragmencie tylko mi się podobają. A poza tym, kiedy się tak spojrzy na problem, już pomijając to porównanie właśnie z jakimś dobrym obrazem, to jak już też wam wspominałem, że u artysty jest tak, że jeden obraz na 100 to jest ten wybitny, potwierdzający, a reszta to jest tych 99, to potwierdzających talent. I tak jest pewnie tu. Ale dobrze, będę tutaj z tymi moimi pomysłami, wywodami się zwierzał tu na tym, natomiast teraz się zabieram do malowania. W międzyczasie, tak zwanym poza kadrem, pomalowałem krawędzie, czyli wybrałem taki kolor granatowo, taki z tych coś takich ciemnych barw, akurat jakaś ultramaryna, resztka gdzieś błękitu pruskiego została, namieszałem, zrobiłem taki ciemny, żeby to później w tej mojej ramce z kątownika dobrze wyglądało. Tu oczywiście kolor padł, siadł, tak jak powiedziałem w ostatnim nagranku, że mi tutaj chciałem takie trzy pasy zrobić takiego pomarańczowego koloru. I oczywiście to siadło, bo tak to jest właśnie z akrylami. Tutaj jest ta różnica właśnie, która się przejawia, różnica między farbą akrylową a olejną. W olejnej by takiego czegoś, no na pewno też by było w jakiś sposób zakłamanie i przekłamanie, ale nie aż tak. Że po prostu kiedy jest tam pod spodem była jakaś tam brązowo ciemna barwa, no to tutaj teraz będzie trudno to wyprowadzić. O, kładę kolejną warstwę tego oranżu, tego pomarańczowego koloru i no jest już troszeczkę lepiej, no ale on ciągle będzie ten
troszeczkę wyschnie ta farba i znowu się przebije z pod spodu ten ciemny brązik, także no tak to jest, no ale to nie trzeba się z tym zrażać i malować. To jeszcze chciałem powiedzieć o czymś takim, bo to też mi przyszło do głowy ostatnio i chciałem się z wami dzielić i tutaj jest takie miejsce na to, żeby z wami właśnie się dzielić tymi moimi spostrzeżeniami, że chciałem powiedzieć tak, że nawet już Einstein powiedział, też będę taki mądry, zanim powtórzę, że ja tutaj na tym kanale trochę silę się na to, żeby wszystko wam tłumaczyć i tak dalej. Już też wspomniałem o tym pewnie niedawno, wspominałem, że po prostu człowiek jest takim umysłem, właśnie ten umysł hałasujący, od którego tak się pragnę i zazwyczaj próbuję uwalniać. Jest po prostu, człowiek jest takim analitykiem, takiego analityka nosi w sobie, w tym hałasującym umyśle, w tym baniaku, że po prostu to musi być wszystko wyjaśnione, tak? Jak ja tutaj maluję i pewnie gdyby na przykład prowadził ten kanał każdy inny artysta, no pewnie zrobiłby w inny sposób, a większość z nich w ogóle by tego nie zrobiła i nigdy by tego nie wytłumaczyła, dlaczego akurat używasz takiego koloru i starasz się tam po prostu, to nie jest tak, że po prostu się każdy ruch na palecie, gdybyśmy, no już też o tym wspominałem, gdybyśmy mieli gdybyśmy mieli zapytać Picassa, dlaczego tutaj tak powstaje taką kreskę, a to znaczy tutaj takiego koloru użył, a dlaczego taki ten, to po prostu żaden, czy nie wiem, każdego z wielkich twórców, niezależnie od tego, co tworzyli, czy to byli muzycy, czy to był Beethoven, Mozart, czy tam, nie wiem, Kandyński, czy Miro, czy jeszcze tam, nie wiem, Matejko, to po prostu każdy z nich, no wiadomo, miał jakiś tam cel, miał jakiś pomysł na to, na malowanie tego obrazu, ale nie analizował każdego ruchu. Ja też tutaj nie chcę tego robić. Raczej to, co tutaj robię, to służy jako pogląd do tego, żebyście mogli to obserwować, jak to powstaje, ale nie żeby to po prostu było takim, wiecie, od początku do końca, żebym ja to wszystko wam wyjaśnił teraz, to dlatego tutaj, dlatego ten żółto zielony tutaj użyłem, bo on tutaj musi się znaleźć, dlatego że co się chce, ma oranż taki, o tym nasyceniu, tutaj w porównaniu z tym ma tak, do tego ma taki zielono, jakiś tam zielono-seledynowy i tam jeszcze coś tam, po prostu nie, to tak nie można tego zrobić, dlatego, a ja tutaj próbuję jakoś ubrać to jak najbardziej, żeby nam to przyswoić, żebyście to pojęli, żeby nie wiem, nie ma tych jak tam już też niejednokrotnie wam mówiłem, w malowaniu czy malarstwie nie ma zasad, raczej i do tego właściwie każdy twórca, o tym jeszcze chyba też nie mówiłem, każdy twórca dąży do tego, żeby wyrobić sobie, ale to wszyscy wiemy, wiecie i wiecie o tym, żeby sobie znaleźć jakiś swój własny, wyrobić sobie swój własny styl. I to nie tylko w malowaniu, ale nie wiem, piosenkarz, muzyk, każdy, wiecie, no wiadomo, że od razu rozpoznamy, no może nie wszyscy, rozpoznamy, nie wiem, Mozarta od Chopina i tak dalej, czy tam, nie wiem, Vivaldiego od Beethovena, bo w sposób charakterystyczny podchodzili do materii tej swojej branży muzycznej, tak? Natomiast tak samo jest w malowaniu, w rzeźbie, no we wszystkim, nawet w fotografii, w wszystkich działaniach takich twórczych, kreatywnych. I dlatego powiedziałem wam i ta grupa kreatywna, która powstanie i moim zdaniem ona już powstała, znaczy powstaje, bo ona powstała w mojej głowie i teraz to tylko jest, będzie krok po kroku, tak jak w tym hasło mojego kanału, to będzie po prostu się to rozwijało w tym kierunku, żeby po prostu teraz ludzie się znajdą i pomalutku będziemy sobie pracować nad tym, żeby każdy odnalazł siebie tam w tym swojej, na tej swojej działce, na tym swoim poletku, w którym się najlepiej czuje, w którym to, co robi, sprawia mu największą radość, przyjemność i tak dalej. Także o to w tym wszystkim chodzi. I do tego właśnie chciałem... tutaj też chciałem tutaj zrobić...
do tego dążę, żeby właśnie, żeby tak się stało. I teraz tu kwestia jeszcze, od razu należałoby to poruszyć, kwestia talentu, tak? Mówi się, że ja nie będę nigdy malował, bo nie mam talentu, nie jestem uzdolony w tym temacie, w tym kierunku. Nie jest tak, wiecie co, to nie jest, gdyby to był, decydował o wszystkim o malowaniu, decydował tylko talent, to nie wiem, przecież ja nie musiałbym obrazu sobie malować, namalowałbym sobie palą, bym był taki utalentowany, jeden na rok, ale za taką cenę, że po prostu by mi to wystarczyło na rok, czy na pół roku, bo bym ten zakładny, to może bym, wiecie, sprzedał go za 500 tysięcy złotych raz na pół roku, no tam tak banieczkę mieć, milionik, nie, rocznie. No i tyle, no i co? Po co mi to malowanie? I po co mi później jeszcze takie rozterki tutaj, takie korzenie tu, koziłowanie. Patrzeć na te kozy na ścianach, tak? Na te knotki. No. I później zastanawiać się, ile jeszcze tam to płótno przyjmie, czy nie przyjmie tych warstw farby i jaki będzie, i tak, czy ta koza będzie większa, czy mniejsza, mniejszej rangi, skorzona. Nie no, tu po prostu od razu takie myśli się nasuwają, dlatego nie ma takich rzeczy. To też jest pewnie kwestia, to tak jak jest z tym. My tak do tego właśnie dążymy, żeby wszystko to sobie rozstrzygnąć, opowiadać i tak dalej, ale już mówię o tych umysłach i chcielibyśmy wiedzieć, dlatego na przykład piszecie mi, powiedz mi, czy tam napisz, ja tutaj ci wysyłam obrazki, czy warto to robić i tak dalej. No nie można, dlatego nie można tak postawić sobie pytania, tą kwestię w ten sposób, bo kto ma być tą wyrocznią, kto ma to ocenić ten. Jeżeli tak jak na własnym przykładzie, z autopsji to znam, miałbym te moje rozterki takie, tego rodzaju jak teraz ta ostatnia, że po prostu patrzę na te obrazy i zastanawiam się, co to zrobi, dlaczego akurat tak i natychmiast należy to poprawiać, to gdybym tak do tego podchodził, i no to nigdy bym nie osiągnął tego, co tam, wiecie, a jednak ja maluję, a wy piszecie, że fajnie, że to fajne obrazy, dobrze to robię i tak dalej, dobrze o tym opowiadam i się jakoś tam, że tak powiem, spełniam w tym, bo to, że do mnie piszecie, że no tak jest, jak jest, to jest okej, tak? Dlatego mam nadzieję, że wy też do tego w ten sposób będziecie podchodzić, że po prostu sam fakt, tak jak ktoś powiedział, że na przykład nie jest ważne w tym, i ja też już o tym mówiłem, nie jest ważne to, jak ten obraz będzie wyglądał, czy on będzie udany, czy nie. I dlatego to tak trochę przymrużenie mówię o tym domu kultury na moich ścianach, mojej pracowni, że to są obrazy, które bym wiecznie poprawiał i tak dalej, że są niedoskonałe i że to są knotki i tak dalej. No po prostu, no tak jest. Człowiek jest taką naturą, że chce, no, już o tym porównaniu też mówiłem. Natomiast sama, to nie jest istotne, ten efekt tego obrazu. On jest o tyle istotny, że na przykład w takich kwestiach typowo komercyjnych, na przykład zamówił ktoś u ciebie obraz, no bo kwestia jest taka, na przykład kiedy obraz jest skończony i komuś się spodoba, no to jest okej. Nawet jeżeli twoim zdaniem jest nieudany, nietrafiony i tak dalej, ale komuś się to spodobało, tak jak też już wam opowiadałem, nieraz jakiś obraz, który nawet dopiero zaczynałem namalować, a komuś się spodobał, dobra, biorę to i kupuję. I w ten sposób. Natomiast gorzej jest na przykład, jak namalujesz obraz i nie wiem, portret kogoś i ktoś ci mówi, no nie, no facet, ja ci za to nie zapłacę, no co ty namalowałeś, to jest podobne do tej osoby, no to jest już, to jest teraz dramat. Znaczy dramat dla tego, który zamawiał, no bo no i dla ciebie też, jak na przykład nie wziąłeś zaliczki, no bo dlatego najlepiej dać zaliczkę, żeby chociaż te koszty sobie pobyć tego. Nie no, i teraz was uczę jakichś tych, ja tutaj za jakieś te szerze defekty z nich w ogóle, jakieś dziwne opowiadam historie. Nie, no. Dlatego
Einstein powiedział, i od tego też zacząłem, że kwestia rozwiązania problemu leży poza tym problemem. Czyli nie można o problemie rozmawiać na poziomie tego problemu, bo to jest tak jak z tym. Nie wiem, czy to już wam też o tym opowiadałem. Są takie zadania logiczne, które najlepiej rozwiązują dzieci, bo one nie mają takich ograniczeń, jak my mamy nasz umysł. Taki szczególny jest przykład, pamiętacie, nie wiem, czy wy znacie to. Kurczę, bym chciał wam to pokazać. Nie wiem, na czym to pokazać. Z 9 takimi... O, może tutaj na tym pokażę. Dobra, nie wiem. A nie będzie, niech to będzie żywy kanał i tak dalej. Jest 9 tych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 9 tych punktów, 7, 8, 9. Dobra, tego tu nie ma na środku, to zaraz zamaluję. Kurczę, niech to się dzieje, ale fajnie. Czas. Słuchajcie, cześć, dodam tutaj czerwień, zrobię sobie taki kolorek. Nie, to trochę tutaj, to nie było to. A, niech tak będzie. Przy okazji powstanie jakiś kolor inny i o, tu jeszcze to. Żebyście to lepiej widzieli, tak? O! Ła! Tak może miało być! Kurczę, to jest pomysł na obraz. Obraz żywy, obraz powstaje na waszych oczach. Żywo tak. Powstający, tak? Mamy 9 no punktów, kółek, prostokątów, kwadracików. Jest 9, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz połącz za pomocą 3 kresek, ruchów. Połącz ten, nie, nawet nie 3, 4. Za pomocą 4 linii połącz tych wszystkich 9 punktów. Wiecie, jak to zrobić? Czyli raz, 2, 3, 4. No nie, jeden zostaje. Raz, 2, 3, 4. Jeden zostaje. I tak możemy sobie w nieskończoność próbować odnajdywać, jak te 9 punktów połączyć, żeby za pomocą 4 kresek to połączyć. I nie zrobimy tego na poziomie tego problemu, tak? Czyli nie zrobimy, tak samo jest z tym. Nie zrobimy, nie znajdziemy odpowiedzi na to, jak namalować dobry obraz na poziomie obrazu. Czyli tego, że teraz rozbierzemy to na czynniki pierwsze i przeanalizujemy, dlaczego ten obraz jest dobry, bo kolor ten zielony, o, właśnie to chcę zrobić, dobrze leży przy tym żółtym. I jeszcze tutaj w sensie jest ten pomarańczowy. Nie rozbierzemy tego na ten, to nie mam, ja tylko to robię dla was w sensie takim, że wy możecie sobie to poobserwować, jakieś ciekawe znajdziecie u mnie zestawienia, możecie to czegoś użyć do swoich obrazów i tak dalej. Żeby... O kurczę, patrzcie na ciepłe. To jest, popatrzcie, no tu sobie farbeczka sobie poleciała. To jest podejście do materii obrazu. No i właśnie dlatego wracam do tematu. Nie rozbierzemy, nie rozstrzygniemy problemu na poziomie tego problemu. Musimy wyjść poza, szerzej spojrzeć na to. Dlatego nie rozstrzygniemy tego, jak tych 9 punktów połączyć na poziomie tych 9 punktów, tak? Musimy wyjść troszeczkę szerzej poza te 9 punktów. O, jeszcze tutaj mam troszeczkę, żeby obraz rozjaśnić, to zrobię, o tak. Zaraz jeszcze tutaj dodam, kurczę, te 9 punktów. Może to będzie dominujący obraz, ten efekt. Patrzcie, to miało tak być. Ale czas. Nie. Jestem genialny. To po prostu będzie obraz 9 punktów. To tak miało powstać. O! Wow. Słuchajcie, no i teraz tak. Dlaczego, jak to rozstrzygnąć? Jak to rozwalić, tak? Jak to połączyć? Za pomocą 4 linii połącz te 9 punktów. Na poziomie tych 9 punktów nie rozstrzygniemy tego. A dlaczego? Jak to powiedział Einstein, trzeba wyjść poza. Spojrzeć szerzej. Na poziomie tego problemu nie rozstrzygniemy tego problemu. A jak wyjść poza? Szerzej? No bo to trzeba stanąć. I powiem wam jeszcze jedno.
tych 9 punktów możemy nawet połączyć za pomocą trzech linii. Nie tylko czterech wszystkie, ale trzech. Bo trzeba wyjść szerzej, spojrzeć na ten problem szerzej. I na przykład, jeżeli przedłużymy tę linię raz, dwa, albo nawet raz, dwa, trzy, cztery. Połączymy wszystkie trzy, wszystkie dziewięć. A nawet w trzech ruchach, jeżeli przedłużymy raz, dwa, trzy. Trzema ruchami połączyłem dziewięć, tak? Tylko muszę wyjść poza ten problem, szerzej. Raz, dwa, trzy. I mam połączone wszystkie dziewięć. Proste? Proste. Kurczę. Genialne. Ale jeżeli tylko się skupimy na tym, żeby...